Czekaj, bo sekundkę. Czy wszyscy mnie widzą? Nie, czekaj, ja muszę sobie przełączyć. A po co? A może nie potrzebne. A co mamy sobie? No ja daję. A, cynki dajesz. No, dobrze. Gotowi? Jo. No, jest całe życie. Lubię płynąć z muzyką. Moment, w którym zaczynasz odpływać, kiedy przestajesz się zastanawiać, jaki utwór będzie następny, albo jaki akord będzie następny, tylko po prostu grasz. Jest tym pierwszym oderwaniem się. To jest jakbyś oderwał się od brzegu i wpłynął na otwarte morze. A później to już po prostu oddał się taki, wiesz, taki bezkresnej żegludze, gdzie w ogóle na chwilę zapominasz nawet o sobie. Zapominasz o tym, że jesteś. Ja wielokrotnie w młodości na przykład zastanawiałem, co się stało. Że mi się wydawało, że na przykład koncert trwał tylko 3 minuty. A okazywało się później, że 1,5 godziny, że miałem wrażenie, że to była na 2 chwile. Nie wiedziałem, co się w ogóle zdarzyło. Miałem takie, wow, naprawdę? Nie potrafiłem sobie przypomnieć tego, co się działo. Jakbym się w ogóle przenosił w inny wymiar. I osiągnięcie takiego stanu jeszcze z innymi na scenie, kiedy w jednym i tym samym czasie wszyscy muzycy, że tak powiem, wejdą w jeden i ten sam trip i będą podążali w tym samym kierunku, jest już doświadczeniem duchowym. I wtedy wydaje mi się też, że muzyka wyraża najwyższą prawdę. Nic więcej nie trzeba. Wersja, tylko jeden, i tam już na koncertach, że najgłośniejszy moment bębnów w zasadzie w tym kawałku jest na solo basu. To jest trochę kłopotliwa sytuacja, bo ja nie mogę grać soundem, tylko muszę grać dźwiękami. A poprzednio było tak, że mogłem zagrać soundem, nie? Że grałem mało. A teraz są gary i to jest najgłośniejszy moment, a w zasadzie na solo basu gary powinny być najcichsze w numerze. Bardzo w różny sposób starałem się sięgnąć po Krzysztofa Komedę w ogóle. Nie tylko jako pianistę, nie tylko jako muzyka, nie tylko jako kompozytora, nie tylko jako jazzmana, tylko też jako człowieka. Krzysztof Komeda po prostu potrafił w piękny sposób przełożyć na dźwięki to, co czuję. I jeszcze pasja, z jaką została wykonana. To, że w danym momencie wpadłeś na to, co chcesz ludziom powiedzieć, co przekazać i jakie to będą dźwięki, że znalazłeś do tego odpowiednich ludzi, co ma też ogromne znaczenie, jaki masz zespół, że się z nimi dobrze czujesz, że im ufasz, że ich kochasz w jakimś sensie nawet, że są twoją rodziną, z którą czujesz, że możesz coś dać światu. I w tej muzyce to po prostu jest. Tak samo w płycie Astigmatic jest tak samo wiele pasji, jak w płycie A Love Supreme Coltrane'a. Moim zdaniem. I dlatego można ją odtwarzać bez końca. Też właśnie nie bez znaczenia jest ten fakt, z jaką pasją jest wykonana. Że ludzie, którzy ją w tym momencie grają, mają wrażenie, że przekraczają wiele granic. Że mówią coś bardzo ważnego ludziom. I obojętnie, czy to będzie sprzeciw przeciwko niesprawiedliwościom społecznym, przeciwko rasizmowi, czy to będzie odwoływanie się do sił wyższych i do tego, że przestrzeń jest informacją, że jest coś takiego jak Bóg, jak ktoś, kto, wiesz, kto nad wszystkim panuje, obojętnie. I moim zdaniem w muzyce Komedy to jest. I tego już się nigdy nie da z niej wymazać, bo jest autentyczna.
to, że nie nagrał wielu jazzowych płyt, to nie musiał. Nagrał jedną najlepszą astygmatik, która dzisiaj jest jedną z najważniejszych płyt na świecie, ale stworzył ogromnie dużo muzyki filmowej, która sama w sobie ma potencjał do wykorzystywania w każdych gatunkach dzisiaj i do reinterpretacji. Jest po prostu wybitna. Zdążyliście play włączyć? Tak. Play. I nagrało się dobrze, czy nie? Nie wiem, czy się nagrało dobrze. No dobra, jedziemy jeszcze raz. W muzyce i w jej wykonywaniu chodzi o radość, chodzi o fun, chodzi o przeżywanie czegoś wspólnego, pewnego sakon, a nie o techniczne nowinki. I mówili to już Sanra dziesiątki lat temu. W zasadzie moim zdaniem mówił to Komeda, mówił to samo Jimi Hendrix. Tak naprawdę muzyka jest dla nas i do tego, żebyśmy się cieszyli byciem razem. No i super. Super. No i mamy to. Mamy. Jezus.